Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy sesję, kontakty ze zmarłymi. I teraz, żeśmy złamał prawie zeszyt. Muszę pozbierać. Tam się już przyszykowują. Samuel już jest. Baza numer 5. I za chwileczkę kontaktujemy się z duszą Stanisław. I tutaj prosi o kontakt Danuta. To był jej, on nie był ojczymem, ale Stefan. Also wir sind jetzt auf der Basis. Liebe Grüße von Samuel. Samuel wysyła pozdrowienia, Michael, Eures, Bezius. Przysyłają wam, już są gotowi. So, jetzt muss ich gerade den Namen kurz. Już Simone tam. Ten wizerunek jeszcze jak był za życia przekazała, bo jest potrzebne zdjęcie zmarłej osoby. I teraz Stanisław. S-T-A. S-T-A. N-I. N-I. S-L. S-L. A-W. A-W. Okay. Ich sehe das Bild jetzt auf diesem Bildschirm. Już ukazał się wizerunek tej osoby tam na ekranie. Zobaczymy. Jetzt. Wieder sehe ich wieder diesen Strahl, wo zu diesem ja, Informationen geht zu ihm. I teraz ukazuje się promień, który łączy się właśnie z tą, z tym archiwum. Mit archiwum, nie? Genau. Okay. Also ist da jetzt gerade auf einem ja, Planeten, wo er jetzt gerade sein Leben nochmal passieren tut. Samuel przekazuje, że znajduje się Stanisław na swojej planecie, bo tam jest tych różnych, mówimy poziomy planety, że on przerabia swoje wcielenie ziemskie, które miał. Und also er ist jetzt da, er kann diese Information jetzt von unserer Welt noch nicht bekommen, weil der Prozess jetzt nicht unterbrechen werden darf, weil es noch nicht so ja, lange her ist. Mówi, że z nim bezpośredni kontakt jest teraz niemożliwy, bo to, co on przerabia swoje istnienie, to by było, jeżeli wkroczymy do niego, to on będzie miał przerwane właśnie to, co on przerabia i teraz będzie to wszystko archiwowane, teraz co będzie przekazywane jemu, a odpowiedzi też tam z archiwum będą przychodziły. Dass die Stieftochter Danuta und ihre Schwester möchten sie herzlich grüßen und möchten wissen die Geschehnisse hier in seinem Leben. Ja wierzę, Danuta to jest, bo to jest ojczym, był ojczymem, a Danuta i jej siostra przysyłają pozdrowienia dla Stanisława i chcą wiedzieć, jakie tutaj właśnie z tym istnieniem, bo spadł ze schodów, czy to było w jego planie życiowym, czy to był wypadek. Danuta möchte wissen, ob das sein Unfall, der Treppensturz, ob das war in seinem Lebensplan oder das war Unfall. Also es war ein Unfall. To był wypadek. Aber die Seele selbst, die wollte immer, dass es sehr schnell geht, der Übergang ins Licht praktisch. Also, mówi, że, tam jest przekazane, że ta dusza zawsze chciała, żeby jak będzie odchodził tu z ziemskiego życia, żeby to się stało nagle. To było jego życzeniem, tej duszy. Also im Archiv ist halt das auch drin, dass halt einfach das passiert ist und dass die Seele in dem Moment, wo das passiert ist, gehofft hat, dass er nicht sofort gefunden wird. I właśnie tam potem są informacje z archiwum o jego istnieniu tutaj i że on jak ten jak to się stało, to wydarzenie nastąpiło.
to ta dusza jeszcze chciała, żeby nie był zaraz znaleziony, że nie chciał, żeby ktoś mu pomagał, żeby go przywracali do życia, czy go ratowali. Że on chciał, żeby spokojnie sobie odeszła i to ciało później, żeby było znalezione. Also im Archiv steht auch, also es hat zwar eine Weile gedauert, bis die Seele wirklich gegangen ist, aber die Seele hat diesen Schmerz nicht mehr empfunden, weil für sie war das so, ja, jetzt ist es soweit, ich darf jetzt zurück ins Licht und ich hoffe, ich werde nicht gefunden, damit nichts gemacht wird, wo ich noch leiden, wo ich noch meinen Körper weiter belasten muss. Okay. Also. Teraz tam jest w zapisie, że po tym upadku ze schodów jeszcze ta dusza była po prostu w ciele, że to trwało, zanim odeszła, znaczy się, że jeszcze żył. Ale dlatego to życzeniem było, żeby go nikt nie znalazł, bo on chciał odejść już, odczepić się od tego ciała, żeby nie było mu przedłużane życie. Mhm. Also auch noch im Archiv steht, also es braucht sich also niemand Vorwürfe machen, dass man nicht geguckt hat nach ihm, dass man nicht es realisiert hat, dass da was passiert ist. Er ist da richtig froh drum. I on jest bardzo szczęśliwy, że tak się stało, że mógł odejść i prosi, żeby nikt sobie nie robił zarzutów, że za późno był znaleziony, bo on tak chciał. To był jego plan tej duszy, że jak coś się wydarzy, żeby go nikt, by mogło inny wypadek być i też to jego problem w jakiejś sytuacji, że on nie chciał być z powrotem przywracany do życia. Mówi, że trwało trochę, zanim on opuścił ciało, że trwało. Znaczy, że żył jeszcze. Mhm. Ale żeby sobie nikt nie robił zarzutów, bo to jego było życzenie. Was noch als Information im Archiv auch steht, ist einfach, dass er seine praktisch lieben, seine Familie echt geliebt hat und dass ja, er froh war, sie als Familie bezeichnen zu dürfen. Also, i mówi, tam w archiwum jest, są informacje, które są przekazywane, że on kochał swoją rodzinę i jest szczęśliwy właśnie nawet po odejściu, że mógł tak przeżyć, jak on przeżył z ludźmi, którzy byli koło niego. Hast du noch eine Frage, weil viel mehr steht jetzt im Archiv? Ja, und ob der ist zum Licht und dann, ob ist nicht, der ist zum Licht direkt. On jest w świetle, trafił od razu do światła, trafił od razu na swoją planetę, tam gdzie przerabia swoje ziemskie istnienie, to trochę potrwa. Was auch noch, jetzt, was Samuel mir noch sagt, dass sein geistiger Begleiter, wo ja jeder hat, in dem Moment bei ihm war und ihn beschützt hat vor jeglichem, also dass ihn nichts an ihn rankommt. Tam Samuel mówi, odczytuje, że jak się to stało, przy nim był jego przewodnik duchowy, a przewodnika duchowego ma każdy i właśnie czuwał nad nim, żeby dusza nie była zawirowana, bo w wypadkach nieraz dusze są takie zawirowane, bo to się staje znienacka, ale on był świadomy tego, że on chce odejść, tak? Trwało to trochę, ale przewodnik duchowy czuwał nad tym wszystkim, nad tą całą sytuację, żeby nie zgubił się gdzieś. Mhm. I został prosto poprowadzony tam, gdzie teraz jest. Mhm. Ist noch etwas? Nee, also das ist das, was jetzt halt im Archiv stand bis jetzt. Das ändert sich ja immer noch, nachdem die Seele mehr verarbeitet hat, kommen noch Informationen dazu, aber das ist jetzt der jetzige Stand. Also, mówię, że zawsze jest więcej informacji, bo każda dusza potrzebuje dłuższego okresu do przerobienia, czy krótszego. I zawsze potem są zapisy właśnie z tego przepracowania ziemskiego życia, jeszcze zapisów więcej wchodzi wtedy do archiwum, tak? I na ten moment tylko te zapisy mógł Samuel mógł przekazać. Także
ob dann noch mal frage, ob er ist glücklich und sein Zustand, seelischer Zustand, bo tam jeszcze Danusia się pyta, czy w jakim stanie jest, czy jest szczęśliwy, jego odczucia. Was Samuel gesagt hat, er hat sich also mit dem Thema Tod hat er sich ja beschäftigt gehabt schon für sich. Samuel mówi, że tam w zapisie, że on już za życia był zajęty, miał myśli, nie, jak to inaczej, że za życia już przemyśliwał, czy jak to przerabiał o śmierci, zajmował się tym tematem, także dla niego nie był to szok. Dlatego tam jest, gdzie on jest. Da ist eine Freude, da, obwohl er alles nochmal durchspielen tut. Mówi, że jest szczęśliwy tam, chociaż przegląda wszystkie swoje sytuacje życiowe tutaj na ziemi, ale jest szczęśliwą istotą. Und gerade diese Information jetzt auch von uns, also von unserer Welt hier, wo jetzt im Archiv durch das Gespräch gespeichert worden sind, wird dann freigegeben, wenn jetzt die Seele an einem bestimmten Punkt ist und sie vielleicht nicht weiterkommt oder ja, oder sie die Information gut zum Wohlfühlen braucht dort, dann bekommt sie die. Das wird dann automatisch weitergeleitet. Te informacje tutaj, które i te pozdrowienia i zainteresowanie się im jako tą istotą duchową. On dostanie, jak to przerobi, on dostanie po tym, on sobie wszystko to odczyta i na pewno wzbudzi u nim też większą jeszcze radość, że rodzina, którą zostawił, że go dobrze wspominają i chcą wiedzieć, jak on tam się ma. Także on sobie dopiero po tym wszystkim, jak on będzie wolny od tych wszystkich tych rzeczy, co tam sobie załatwia, przegląda i dyskutują może tam o tym, przerabiają, co mogłoby być lepiej, tak? Także on dopiero te wszystkie od Danusi informacje dostanie już tam, jak się uwolni od tych informacji, od przeżyć ziemskich. Także nic nie zaginie, wszystko jest w zapisie. Wahrscheinlich noch etwas? Nie, jetzt. Ja gut, dadurch ich habe jetzt, sagt Samuel, keine Information, wie sich die Seele gerade im Moment, also für die nach, also für die, wo jetzt noch auf Erden sind, außer die eine halt, dass er sich fröhlich, also gut empfunden hat mit der ganzen Familie. Also mehr Informationen haben wir da jetzt gerade noch nicht. No, mówi Samuel, dass, die Informationen, wszystkie, które przekazał, że będzie jeszcze więcej informacji po przerobieniu jego tam tego istnienia ziemskiego, ale na tą chwilę jest wszystko jest dobrze, jest w tym miejscu, na którym miał być i jest szczęśliwy i to jest najważniejsze. Kochał swoich bliskich i na pewno chce, żeby też tutaj się im dobrze działo. Najważniejsze jest zawsze, żeby nie w smutku rozmyślać, tylko w radości cieszyć się, że poza horyzontem już tam jest ta osoba i jest szczęśliwa i rozwija się dalej. Co na ziemi nasze powiązania, nie ma nic z powiązaniami tam. To jest rzadkość, że te dusze schodzą razem, przeżywają znowu coś do przerobienia mają, a tak to musimy się ze wszystkim pogodzić i nie trzymać mocno, to jest najważniejsze, nie trzymać nikogo, bo nam nic nie należy i jesteśmy wolną, tak wolność chcemy zatrzymać, musimy dać tą wolność też innym, tak? Okej? Okay. Z Bedanken, ja się dziękuję już tam za te informacje, Danusiu. Mam nadzieję, że twoje odpowiedzi zostały zaspokojone. Na twoje Samuel. I tam pozdrawiają właśnie, bo Samuel jest od tej duchowej strony, że duchowa strona pozdrawia was wszystkich słuchaczy i widzów. Er freut sich immer wieder, wenn man, wenn ja,
das mówię, że cieszy się, zawsze, że... Przepraszam, bo tutaj nie może być zakłócenia. A, piseczki mam. Przepraszam was. Dobrze, przepraszam was. Co on jest takie zakłócenie? Was auch liebe Grüße. No, Eurys też pozdrawia, my ze wszystkich, także cieszymy się, że doszło do kontaktu i zapraszamy, jeżeli ktoś ma pragnienie skontaktować się z osobą, która odgrywała ważną rolę w waszym życiu, chcecie wiedzieć, gdzie jest, co robi, co czyni. Zapraszamy serdecznie. Na ten moment, kochani, za chwileczkę rozłączamy się z bazą numer 5, z Samuelem. Samuel uczestniczy w wyzwoleniu, odzyskaniu wolności też, cała grupa. Dobrze, kochani, zostańcie zdrowi na ten moment. Pozdrawiamy serdecznie. Namaste.